Witam serdecznie. Moim gościem, tak jak wspominałam, jest Agata Elsner. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, może zacznijmy od tego. Projekt Głośna jest to połączenie różnego rodzaju dziedzin sztuki. Film, teatr, muzyka, literatura, design, wszystko to w jednym miejscu przy ulicy Świętego Marcina 30. Czy Głośna przy ulicy właśnie Świętego Marcina jest naturalnym przedłużeniem tej głośnej samotności, która niegdyś mieściła się na Ratajczaka w Poznaniu? Każdy zadaje nam to pytanie i zawsze ono pada po raz pierwszy i ja będę ciągle powtarzać, może ktoś tego jeszcze nie słyszał, że Głośna jest przede wszystkim inspiracją głośnej samotności. Jest to pewnego rodzaju hołd temu miejscu, dlatego zostawiliśmy pierwszą nazwę. Mhm. Na początku miało to działać na zasadzie reaktywacji tego miejsca, też w tamtym miejscu. Nie powiodło się to. Minęły 2 lata i przez te 2 lata tak naprawdę narodził się nowy projekt, nowych ludzi, w nowym miejscu, z nowymi pomysłami, inspiracjami. I tak oto pojawiliśmy się na Świętym Marcinie nad kinem Muza i pod państwem Kalinowskim. No właśnie, jak już jesteśmy przy tym miejscu, no to właściwie skąd pomysł na to, aby właściwie takie kultowe miejsce, klubo-księgarnia, mieściła się w starej kamienicy, gdzieś tam myślę w trochę zapomnianym kinie Muza. Skąd ten pomysł w ogóle? Wiesz co, to było tak, że my naprawdę trochę szukałyśmy nowej przestrzeni dla Głośnej, dlatego to trwało 2 lata też między innymi. Budowa gdzieś tego miejsca. I tak oto wpadłyśmy na ulicę Święty Marcin. Znajomy nam powiedział, że jest jakieś fajne miejsce nad kinem. I tak weszłyśmy nad to kino i zobaczyłyśmy niesamowitą przestrzeń, ale do kapitalnego remontu. Przestrzeń, którą wynajęliśmy od miasta, udało się. I to było też na zasadzie takiej, że weszłyśmy tam z Natalią i poczułyśmy, tu będzie Głośna. To jest to, po prostu. Także... No i zrobiłyśmy wszystko i całą energię oddałyśmy temu miejscu, żeby właśnie się to powiodło i otworzyliśmy. No, no właśnie, a mówiłaś o tym, że przygotowania, prace trwały 2 lata. Właściwie od kiedy to się zaczęło? Kiedy był taki ten pomysł? Musimy to zrobić? Pomysł dokładnie narodził się na ostatniej imprezie w Głośnej Samotności, na zamknięciu tak zwanym. Akurat wtedy gdzieś o jakieś 5 rano muzycy z The Cigans wracali z jakiegoś koncertu i postanowili zrobić after w Głośnej. My akurat z Natalią tam byłyśmy i graliśmy i śpiewaliśmy i gdzieś o 6-7 rano pomyślałyśmy sobie, przecież takie miejsce nie może się zamknąć, dlaczego? I postanowiłyśmy je reaktywować i nam się to udało. A większość pomysłów, które wcześniej gdzieś podczas studiów i naszych znajomych, i naszych, to było na zasadzie takich, że to były takie słomiane zapały, prawda? Uh-huh. Pomysłu, żeby coś fajnego zrobić w tym mieście, żeby coś po studiach otworzyć, pójść w jakąś twórczą drogę, ścieżkę. Większość z tych spraw w ogóle kończy się na zasadzie takiego czczego gadania. No właśnie. A my się spięłyśmy po prostu w sobie. Nie ma konkretów, spięłyśmy się i się udało, także jesteśmy dumne. No właśnie, jak... Mówisz o osobach, które brały w tym udział. Przypominamy, że to jesteś ty, to jest jeszcze Natalia Dolata, z którą współpracujesz. Kto jeszcze tak naprawdę? Masa ludzi. Ja nie będę wymieniać po nazwiskach, bo o kimś zapomnę i ktoś po prostu może się obrazić, ale powiem może o księgarni, która jest naszą jakby, jest we wspólnej przestrzeni. Jest to księgarnia autorska Romana Romanowskiego, księgarnia Tristero, czyli książki do rzeczy i te książki naprawdę są do rzeczy. Przyjdźcie i zobaczcie. Dodatkowo mamy osoby, które z nami współpracują, czyli całą identyfikację strony robi nam Ostex Creative, bez nich w ogóle byśmy sobie nie poradzili. Szyld, strona, logo, plakaty i w ogóle cały nasz wizerunek dzięki nim. Artyści z ASP, Marek Straszak, który trzyma w rydzach całą jakby oprawę graficzną i zajmuje się też szafą pierdełkową, czyli elementem tutaj designu, o którym pewnie zaraz porozmawiamy, dokładnie, mam nadzieję. Także no, tych ludzi jest naprawdę, naprawdę masa.
No właśnie, a nowa idea głośna to fluid space. Czy mogłabyś rozwinąć i opowiedzieć nam dokładnie, co to znaczy fluid space? Wiesz, są takie miejsca, ja miałam okazję zobaczyć i doświadczyć ich w Berlinie. Myślę, że jest ich tam bardzo dużo, ale tak samo we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, takim miejscem chyba gdzieś tam po części stała się głośna samotność, gdzieś tam w ostatniej fazie jej chyba trwania. To jest miejsce otwarte dla ludzi, taki open space, czyli miejsce nieustannie zmieniające się i tworzone przez ludzi. Twórcze chyba też trochę, takie powiązane ze sztuką przede wszystkim. Oczywiście, przede wszystkim ze sztuką, z kulturą, z wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi i przede wszystkim nastawione na rozwój i na kreację i na tworzenie. To są miejsca dla ludzi z pasją i my jakby dajemy te miejsce i czekamy na pomysły, filtrujemy je oczywiście. No ale działamy na zasadzie sprzężenia zwrotnego, czyli przychodzą do nas ludzie, rzucają pomysł, my to bierzemy i wprowadzamy w życie. No właśnie, Klubo Księgarnia jest to takie bardzo, myślę, przyjazne, przytulne miejsce, gdzie można przyjść, zrelaksować się, poczytać jakąś fajną, dobrą, ulubioną może nawet lekturę i wypić dobrą kawę czy też herbatę, jakiś fajny zjeść, dobry, słodki przysmak. No właśnie, można zakupić książki, można wypożyczyć książki, jak to naprawdę wygląda? Można, jeżeli Roman się zgodzi, to można poczytać. Nie, bez problemu, można przyjść, wypić pyszną kawę ekologiczną, mundonowo, dobrą herbatę, zjeść pyszne ciasto z własnej roboty, wypić koktajl, porozmawiać o ważnych bądź mniej ważnych rzeczach, po prostu czuć się bardzo dobrze i tą książkę faktycznie poczytać sobie, bo jest też część antykwaryczna, taka czytelnicza typowo, jest też część księgarniana, czyli można zakupić też tą książkę, można też zamówić, Roman jest w stanie sprowadzić wszystkie książki, tak myślę, do tej pory tak robił. No i przede wszystkim polecić. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze. No właśnie, wydaje mi się, nie mamy pomysłu, to... Wydaje mi się, że jakby w dzisiejszych czasach nie ma takich księgarzy już, oni przynajmniej zamierają, tacy księgarze z prawdziwego zdarzenia, takie mrówkojady i takie dinozaury książkowe i Roman jest jednym z nich. No jednak nie ma co ukrywać, w Empiku możemy zapytać o jakąś książkę, ale spotkamy się z odpowiedzią, że się uczę i trzeba wyszukać w systemie, czy ta książka jest, czy ta pozycja jest, no i tyle. A tutaj no ja jestem świadkiem tego, sama kupuję książkę u Romana, że jest w stanie mi jej polecić, ale o nim rozmawiamy. Robię PR. Będzie bardzo zadowolony na pewno. Głośno to jest projekt, który jest podzielony tak naprawdę na kilka części. Myśmy tu już wspominali o księgarni, ale to tak naprawdę nie wszystko. Co jeszcze oferuje Głośna? Kawiarnia, o której już też wspomnieliśmy troszeczkę, to jest ta autorska kawiarnia wymyślona przez Natalię, przeze mnie i też przez osoby, które gdzieś tam z nami współpracują i dorzucają jakieś pomysły. Także tworzymy cały czas menu, jakieś rozmaite koktajli, ciast, drinków, piwek regionalnych, co jest bardzo ważne, bo stawiamy na piwka regionalne, czyli niepasteryzowane z polskich różnych regionów, Gościszewo, Czarnków. Także to na pewno, to jest jedna z tych części, jest ich jeszcze masa, chociażby salon designu, który już funkcjonuje, został wprowadzony w życie, ale jakby takie oficjalne otwarcie tego salonu designu będzie miało miejsce gdzieś za jakieś 2 tygodnie, jak powstanie jeszcze szafa pierdołkowa, o której już wspomniałam. Szafa pierdołkowa to no jest właśnie, projekt artystek z ASP oraz właśnie Marka Straszaka. W tej szafie będą mieścić się różne małe obiekty, gadżety designerskie różnych artystów. Ci artyści mogą te przedmioty zostawiać w tak zwany komis i ludzie mogą przychodzić, zgrzebać sobie w tej szafie i kupować te różne obiekty. Salon designu działa na podobnych zasadach. Meble, obiekty designerskie są u nas wstawiane. My tych artystów promujemy, to są artyści lokalni i nie tylko. Mamy już nad barem lampy Karoliny Rybarczyk, bardzo fajne. W toalecie lampy Basi Selmachowskiej między innymi. W salonie designu są meble, dyplomy nawet artystów z ASP, a także designerów Melki. Także o tym otwarciu jeszcze tej wystawy, konkretnej wystawy refleksyjnej, nad którą czuwa kurator Ewa Janicka, poinformujemy Was niedługo. Śledźcie nas na stronie, bo cały czas jednak ludzie przychodzą do nas na konkretne eventy w ciągu dnia. Niektórzy przychodzą popracować na komputerze, a
ale jednak cały czas jest nas za mało i was po prostu u nas. No pewnie dlatego, że nie wszyscy mają Facebooka i stronę internetową i dlatego musimy zrobić taki PR gdzieś street artowy, ja myślę, tak po prostu popłynąć gdzieś w miasto i no tak, bo i wlepić otwarcie głośno tak naprawdę było 6 listopada 2011 roku, czyli bardzo niedawno, tak. Także myślę, że to wszystko będzie nabierało tempa. No, musi. No właśnie, a jeszcze może wspomnimy o nowoczesny Dom Kultury. To jest jakby kolejny odłam Głośnej. Co tam się dzieje takiego ciekawego? Wiesz co, tym jest trochę Głośna po prostu. To działa na zasadzie takiej, że po prostu prowadzimy i nie prowadzimy i jakby oferujemy różnego rodzaju kreatywne spotkania, zajęcia wokoło literackie, teatralne, warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Spotkania DJ-skie, spotkania z ekologicznymi, zrównoważonymi. Tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i najważniejsze jest to, że wszystkie te pomysły są przede wszystkim twórcze i rozwojowe i jakby my na to stawiamy. Wiadomo, że musimy dużo rzeczy filtrować, bo przychodzą ludzie z różnymi pomysłami i na razie akurat do tej pory się jakby, no wydaje mi się, że się to jakoś udaje i że to idzie w dobrą stronę, ale no wiadomo, że ludzie mają różne pomysły, niekoniecznie takie, które chcielibyśmy pokazywać w Głośnej. Także no to trochę tak wygląda. No właśnie, mówimy tutaj cały czas o bogatej ofercie, nie tylko dla dzieci, dla młodzieży, dla osób starszych. A co czeka nas w Głośnej w najbliższym czasie? O czym możemy powiedzieć? Teraz właśnie aktualnie odbywa się spotkanie z Mariuszem Pizarskim z Hartu. Przyjechał do nas z Krakowa specjalnie i niestety nie mogę na nim być, ponieważ umówiłam się z Tobą w zeszłym tygodniu na wywiad. Nie mogłam go odwołać, a Mariusz napisał maila właśnie w zeszłym tygodniu. Także czuwa praktykantka Olga i Roman i Monika z księgarni. To jest spotkanie dotyczące hipertekstu i w ogóle myślę, że może być bardzo interesujące. Już nie mogę ludzi zaprosić, bo pewnie nie zdążą, ale w ogóle sensowności książki w dzisiejszych czasach autora. Zaraz po nim, może jeszcze widzowie zdążą, jak to jest na bieżąco jakby w internecie teraz, to jest spotkanie z autorem Wojciechem Stamem między innymi i o książce Urodziny doktora Jeremiasa. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. Ja tej książki jeszcze nie czytałam. To jest kryminał, który jego opowieść dzieje się gdzieś w Poznaniu 1913 rok. I dodatkowo do spotkania wokół tej książki i opowieści o niej będzie również taki wideo performance o godzinie 20. Także zapraszam. Czyli nasi widzowie jeszcze... Tak, może zdążą. Są korki, ale może zdążą. Już teraz za chwilkę zaczyna się... Jutro jest piątek, więc zagrają u nas Cyganci. Także jutro po południu, po pracy naszych sąsiadów, wybieram się do nich, żeby ich uprzedzić, że będzie koncert Cygansów. Grają akustycznie, czyli nie nagłaśniamy ich. Spróbuję zrobić wszystko, żeby wygłuszyć to pomieszczenie, bo mamy bardzo dużo okien w sali i jakieś półtorej godziny będzie trwał koncert, także mam nadzieję, że nasi sąsiedzi to wytrwają. I pojutrze zaczynają się warsztaty i w sobotę i w niedzielę warsztaty świąteczne dla dzieciaków. No właśnie, co możemy powiedzieć na temat tych warsztatów i gdzie może rodzic właściwie zapisać, czy to są może się sezony, zapisać, czy to... Wstęp kosztuje 35 zł, może zapisać się przez naszą stronę. Także zapraszam na naszego maila głośna.poznań@gmail.com. Warsztaty będą dotyczyły świątecznych, różnych osóbek, takie jak tutaj widzimy. I dzieci będą mogły prowadzone? Przez dwie dziewczyny, które już takie rzeczy robią. Ja znam tylko Magdę, tej drugiej dziewczyny jeszcze nie miałam okazji poznać. Także dzieci będą mogły sobie porobić różne ozdoby choinkowe między innymi i zabrać do domu. To i będą mogły zjeść dobre ciasteczka, które przyszykujemy i wypić różne fajne soczki, a mamy będą mogły się napić pysznej kawy. Zrelaksować. No właśnie, zostańmy może jeszcze na chwilkę przy dzieciach, ponieważ Poranki Dziecięce jest to nowy cykl dla dzieci właśnie w Głośnej. Mhm. Na czym polegają te poranki dziecięce i kiedy one startują? Czy to jest coś, co już jest od teraz, czy będzie w przyszłych miesiącach? Wiesz co, to już w sumie odbyło się w kwietniu i w maju, jeszcze przed otwarciem, kiedy nie mieliśmy otwartego baru, a była otwarta księgarnia i taka ta przestrzeń eventowa, sala była. Także były warsztaty, które prowadziła Basia Prądzyńska, warsztaty teatralne, warsztaty
czytanie bajek dzieciom, warsztaty, które odbyły się przy Festiwalu Kultury Buddyjskiej z Witoldem Dębickim, też czytanie dzieciom, warsztaty z filozofii dla dzieci w zeszłym tygodniu, to było bardzo ciekawe. To jest nowe i mało popularne, dlatego było bardzo mało ludzi aż.